Siemano, Krystianie i Ewelino, jeżeli chcesz, żebym przywitał się z tobą imieniem i nazwiskiem, daj znać pod spodem w komentarzu, jak masz na imię. Wykorzystam w kolejnym odcinku, a tymczasem straszne, przerażające tutorie na kanale. A że dzisiaj nagrywam w kurtce. W bluzie, w jakiej kurtce? O co tu chodzi? To, mistrzowski koc. Roz sobie rozścielę w ten oto sposób. Żeby był ze mną. I za mną, lecimy, let's go. Bezsenność. Mam nadzieję, że to już nigdy się więcej nie powtórzy, na pewno. Mam 20 lat i cierpię na bezsenność. W wieku 20 lat cierpieć na bezsenność albo traumatyczne, ciężkie dzieciństwo, albo rozwój jakiejś choroby. Trzeba się przebadać, trzeba pójść do lekarza, także jak zauważacie u siebie jakieś niepokojące objawy różnych chorób, od razu lekarz, nie właśnie w medykamenty w pierwszej sekundzie, tylko skonsultujcie to ze specjalistą. Ale 20 lat, mordo, i te haczyki na twarzy. Musisz spać z chustą albo z kocykiem, wycierać się w mistrzowskiej kocy. Co gorsze, nawet jeśli w końcu zasnę, to często miewam koszmary i paraliże senne. Niedobrze. A ten, który przydarzył mi się tydzień temu, był najgorszy. Historii. Miał przyjechać kurier, więc położyłem się wcześniej spać. No i to jest szacunek. Kładziesz się wcześniej spać, bo rano przyjeżdża kurier. Szacunek dla kurier, hashtag kurier, jak dotrwałeś do drugiej minuty filmu. Boję się ciemności, więc często zostawiam otwarte drzwi do łazienki, okay, w której jest zapalone światło. Okej. Okay. Podczas snu często zmieniam pozycję i najczęściej śpię na odwrót, głową tam, gdzie powinny być nogi. Co? Tej nocy zasnąłem w normalnej pozycji. Też tak macie? Nigdy więcej tego nie powtórzę. I podgrzewane łóżko? Przebudziłem się niedługo po zaśnięciu. Leżałem z otwartymi oczami, nie mogąc się ruszyć. No zjawa senna, powiem nie wam, zmora. Nie byłem pewny, czy to sen, czy paraliż senny. Wykręcony jak po pigule. Tuż przed moim łóżkiem stała jakaś czarna postać. Ulepiona z gliny. W płaszcz, a na głowie miała coś przypominającego kapelusz kowbojski. Kapelusz kowbojski. Był na bank ten pan. Tall man. Z Little Nightmares 2. Przepiękna gra. Straszny pan. Bo grałeś na Xboxie do późna, na Xbox Games Passie w Little Nightmares 2 i cię nawiedził. Fedorę. Mogłem coś powiedzieć lub krzyknąć, ale nie mogłem wykrztusić z siebie żadnego dźwięku. On miał mózg w japie. Postać nagle otworzyła szeroko usta, a moim oczom ukazało się coś przypominającego piłę mechaniczną. To było śnieżenie telewizora, przecież to jest żywcem wyciągnięte z Little Nightmares 2. Tyle, że zrobioną z zębów. Czułem, jak powoli jestem wciągany do środka, aż w końcu cała moja ręka została zmielona. Niedobrze! Niektórzy mówią, że gdy podczas snu umierasz lub zostaniesz ranny, to od razu się budzisz. W tym przypadku tak się nie stało. Fatalnie! Tej nocy miałem... Nie możesz umrzeć i być świadomy! To tak nie działa! Hej ho! Chyba, nie wiem. Ale raczej nie. Tej nocy miałem ten sam koszmar jeszcze parę razy. Za każdym razem czułem agonalny ból coraz bardziej. Wpadłem w pętlę powtarzanego bez przerwy snu, aż to w końcu udało mi się odwrócić na brzuch. No. Na zegarku była 4:30, a poszedłem spać o 1:00, co znaczyło, że musiałem przeżywać ten sam sen mnóstwo razy. Mimo tego pętla wcale się nie przerwała i ten sam koszmar przeżywałem jeszcze parę razy. Z mlekiem w oczach, wiadomo. Dopiero po tych paru próbach udało mi się przesunąć materac na tyle, że z niego spadłem i ostatecznie się obudziłem. No i fajno, fajno! Na zegarku była 5:30. Trochę to czułem ogromne zmęczenie. Wtedy zerknąłem w stronę szafy i dostrzegłem stojącą tuż przy niej postać. A co z kurierem? Byłem tak padnięty, że ledwo wczołgałem się na łóżko, masakra, na którym w końcu zasnąłem. Uła! Pomyślałem, że być może była to kurtka, którą powiesiłem na drzwiach. Jednak gdy wstałem rano, nic takiego nie ujrzałem. Co z kurierem? Póki co ten koszmar się nie powtórzył, ale obawiam się, że to może być tylko kwestia czasu. Ja myślę, że to był kurier, on cię nawiedzał już w nocy i chciał, żebyś zapłacił mu zbliżeniowo swoją ręką do jego japy z zębami. Dziewczyna z lasu. Jeśli usłyszysz ją w nocy, uciekaj. Mieszkałem z babcią i wujkiem na wsi do 20 roku życia. W okolicy mieszkała dość mała, ale zżyta ze sobą społeczność. I dziewczyna z lasu jedna. Powiem wam historię, o której nie mogę zapomnieć już od ponad 10 lat. Ale głośno, to ale dymy. Podeszła do półki z książkami, 18 lat, wyciągnęła drugi tom Igrzysk Śmierci. A uwielbiała. To co ja oglądałem? Bo nie... nie wiem, które oglądałem. Dobra, okej. Powiem wam historię, o której nie mogę zapomnieć już od ponad 10 lat. Opowiedz mi ją! Pewnego dnia, gdy miałem 18 lat, moja babcia chwyciła mnie za rękę i powiedziała... Teraz masz 28. Jeśli w środku nocy jakaś dziewczyna poprosi cię o pomoc, zignoruj to. Nie pij. Pomagaj jej. Nie pij kawy od niej. Żadnej herbaty. Nie gadaj z nią. W naszej okolicy często można było usłyszeć tę przestrogę, ale zawsze myślałem, że to jedna z tych historyjek do straszenia dzieci. Nie wziąłem sobie tego do serca i szybko o tym zapomniałem. Ale własna babcia, jednak czy jakaś babcia? W naszej okolicy dobrze znał to powiedzenie.
Jeśli w środku nocy jakaś dziewczyna poprosi cię o pomoc, nie pij z nią herbaty. Zignoruj to i uciekaj, albo zginiesz. Nie pij herbaty. Pewnego dnia spędzałem czas ze znajomymi. W nocy. Dobrze w się lesie. Bawiąc, nie zauważyliśmy nawet, kiedy zrobiło się ciemno. Muszę wracać, bo babcia będzie zła. Tak. Powiedziałem, po czym ruszyłem w pośpiechu do domu. Na razie! Droga była dość długa. Przez ptuje. Zrobiło się całkowicie ciemno, a ja szedłem samotnie drogą. Zacząłem się trochę bać, więc przyspieszyłem kroku i próbowałem się... A nie prościej było wsiąść na tego kruka, co leciał, polecieć do domu? Nie wiem, czy to anime? Nie wiem, nigdy nie wiesz. Przyspieszyłem kroku i próbowałem się uspokoić. Nagle usłyszałem głos dziewczyny dochodzący z lasu. Pomóż mi. Help me. Po całym ciele przeszły mnie ciarki. Help. Wmawiałem sobie, że to wyobraźnia płata mi figle. Help. Ale ponownie ją usłyszałem. Pomocy. To bardzo boli. O co? Co cię boli? Delikatny. Wiesz co cię boli? Że w głowach się... Na przestraszony bank. Głos. Na bank to ją boli. Próbowałem namierzyć, skąd dochodzi, ale widziałem tylko ciemny las. Z ambony czy skąd nagle mierzyłeś? Dostrzegłem coś za drzewem. Oho. I powoli zaczynałem widzieć to coraz wyraźniej. Co to za giry dwie? Za nogi. Drzewem leżała dziewczyna. O, witaj. Byłem przerażony, ale martwiłem się, że jest ranna. Pomóż jej! Ruszyłem w jej kierunku, jednak po chwili przypomniałem sobie słowa babci. Albo idź do domu i nie słuchaj. Jeśli w środku nocy jakaś dziewczyna poprosi cię o pomoc, zignoruj to. O kawę miał być, pić jak kawy i herbaty. Stanąłem w miejscu i patrzyłem w jej kierunku. Niemożliwe. Wtedy dziewczyna poruszyła się i powiedziała. Dawaj, szybciej. Czy ktoś tam jest? Nie. Nie widziałem jej zbyt wyraźnie, jednak coś mi nie pasowało. No to idź do domu. Poczułem wątpliwości i zacząłem się cofać. Poczułeś wątrobę, chłopie, ze strachu. Nie przestawała się odzywać. A nie wątpliwości. Jednak ja nie miałem zamiaru jej pomagać. Idąc dalej drogą, wciąż obserwowałem to drzewo i dziewczynę. Szedłeś tyłem, w sensie, do domu. Coś dostrzegłem. Co on zrobił z głową? Wykręcił ją. Ktoś za nim siedział i podtrzymywał jej ciało. Zacząłem zastanawiać się, czy to naprawdę jest dziewczyna. Co? Może zwłoki, albo tylko jakaś lalka. Co się po dzieje? Po chwili znieruchomiałem. Dostrzegłem wpatrującego się we mnie mężczyznę, siedzącego za drzewem. Nagle zerwał się jak szalony i rzucił w moim kierunku. I rura do domu. Babcia mówiła! Dziewczynie. To był ten sam głos, który słyszałem chwilę wcześniej. Pomóż biednej dziewczynie. Biegłem ile sił w nogach, nie patrząc za siebie. No. Wtedy usłyszałem niski, męski głos. Dawaj. Cholera, nie nabrałeś się. Całe życie przeleciało mi przed oczami i myślałem, że umrę. Przyśpiesz. Nagle dostrzegłem w oddali zbliżające się do mnie światło. I gościu skoczył w krzoki. To był mój wujek, który szukał mnie na rowerze. No pewnie, że wujek. Mario i Luigi w jednym lesie biegają. No oczywiście, że jechał jego wujek. Taka mała wieś, że wszyscy wujkowie. Wraca się do mnie światło. Mama nie wiadomo, to czy z wujkiem, wujek, czy... który szukał mnie na rowerze. Czy z dziadkiem, nie? O mój Boże, jego. Dziękuję. Pomyślałem z ulgą. Mm-hmm. Łzy zaczęły lecieć mi z oczu. Tak, jakbyś zdał dyplom wujka, na Jagiellonce. Spojrzałem za siebie, nikogo już tam nie było. Niemożliwe. Po powrocie do domu Mario zadzwonił wszystkim swojej babci i wujkowi. Halo. A ten zadzwonił na policję. Halo, zbieram grzyby. Policja nie potraktowała go poważnie, się tego Maria zwał. A ten zadzwonił na policję. Policja zaczęła przeszukiwać miejsce, które im wskazałem, podejrzewając jednocześnie, że mężczyzna musi być odpowiedzialny za falę zaginięć. Niestety, szukali bezskutecznie. Wyjechał. Wciąż nie mogę zapomnieć głosu, który słyszałem tamtej nocy. Wyjechał na hulajnodze elektrycznej. Prawdopodobnie nie zdołałbym opowiedzieć wam tej historii, gdybym pomógł. Nie miał wtedy trochę szczęścia. Pamiętajcie, aby nigdy nie ufać obcym. Dobrze, że nie ufać obcym, myślałem. Pamiętajcie, żeby nigdy nie pomagać. What the fuck? To było szalone, ale no tak jak mówię, nie pij herbaty czy kawy z dziewczyną z lasu, bo ona robi ci hałasu. Urodziny śmierci. Dzień moich urodzin jest przeklęty. Co? Co się dzieje? Bahrajn? Mały, babcia była... To jest Indonezja. Flaga... To jest flaga... O Jezu, ale się pomyliłem. A Bahrajn? Djibouti? 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 Byłem blisko. Co to? Filipiny? Może Filipiny? Filipiny! Karolek Geografolek! Na 4 próby, ale się udało. Jakbym poszedł do matura, to bzdura, myślę, że wstydu by nie było. Filipiny. Czemu Djibouti? Kiedy byłem mały, babcia była jedyną osobą, która się mną opiekowała. Jedyna, która cię kąpała. Moi rodzice wiecznie pracowali. No niestety, takie żyćko, nie? Większość moich wspomnień z nią jest nieco zamglone. A te, które zamglone pamiętam... ci, lała ci pianę do oczu, chłopie, i dziś nic nie widziałeś. A te, które pamiętam dobrze, to te, jak leżała na łożu śmierci. Cały czas powtarzała Dobra, moje imię klimatu. I mówiła, chodź Bogdan. Do mnie, nie bój się. Bogdan! To jest Full HD? Taka jakość? Ta animacja trochę ciekawa kreska, że tak powiem. I się.
Bogdan! Jej ciało całe się trzęsło. Bogdan! Bogdan! Nie umiem sobie przypomnieć, co wtedy czułem. No zbij jej pionę! Pamiętam, że mama strasznie płakała. Daj rękę, wydarzyło się w 2006 albo w 2007 roku. Chociaż jako mały człowiek... Byłem ulubieńcem babci. I łapałeś motylety. Na zdjęciach z dzieciństwa widziałem, że zawsze mnie nosiła. I chciałeś być strażakiem. Kiedy miałem urodziny, zawsze obsypywała mnie prezentami. Rozpieszczony bachor. Nie pamiętam za dużo, ale byłem jednym z najszczęśliwszych wnuków na świecie. Ja żartuję. Mimo wszystko, chciałbym pamiętać dużo więcej. Kiedy umarła, miałem 5 lat. Potem minęły 3 lata i miałem 8. I miałem 17. Moja rodzina jest bardzo religijna i wierzy w przesądy i duchy. Religijna czy wierząca? Kiedy ja byłem mały, też w to wierzyłem. W ciągu tych 3 lat było parę momentów, kiedy mama nagle zaczynała się uśmiechać i mówiła mi, że czuje obecność babci. Kiedy widziała, że przez to się boję, pytała, czy nie tęsknię za... Powiem wam tak, w dniu śmierci mojego dziadka i w bardzo podobnej godzinie mojej mamie stanął zegarek. I wtedy mój dziadek umarł. Taki zegarek, który od wielu, wielu lat był w rodzinie. No, także czy wierzycie w takie rzeczy? Nie wiem, ale jest dużo przesłanek ciekawych, że no, życie pozagrobowe na pewno może istnieć. Przypadek? Pytała, czy nie tęsknię za nią? Nie sądzę. Jako dziecko to sprawiało, że bałem się jeszcze bardziej. Niestety. Później nadeszły moje 9 urodziny. To na 9 urodziny. 1 listopada. Pierwszy jest to dzień wszystkich świętych zmarłych, i przed dzień święta zmarłych. Przypadek? Moi rodzice przygotowali jedzenie, kupili tort i dali mi prezent. Szczerze, nie pamiętam, co dostałem, ale była to jakaś zabawka. Fajna zabawka! Mama się uśmiechnęła, po czym spytała, czy pamiętam, jak babcia dawała mi zabawki. Ale nie takie! Nie dziwię jej się. Musiała bardzo za nią tęsknić. Ale nie takie! Pamiętam, że później, wieczorem, mama utuliła mnie do snu i zgasiła światło. Jeb mu diabła ja, na urodziny! Zasypiając, nagle się rozbudziłem. I babcia stała tam. Usłyszałem, że ktoś śpiewał 100 lat, więc powoli otworzyłem oczy. Piękne, to twoja babcia. Po środku pokoju ujrzałem kogoś starszego, ubranego na biało i pamiętam, że wtedy pomyślałem, że wygląda... Jak to jest zmutowana Mary Jane tak naprawdę z 60 Seconds? No nie ma na bank. Czy ja nie umiem zmutować Mary Jane z 60 Seconds? Jakbyście chcieli jeszcze jeden odcinek z mutacji Mary Jane, to dajcie znać w komentarzach. Dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag mutacja Mary Jane. Fioletowa Mary Jane. Mary Jane. Cokolwiek. Pamiętajcie, że kiedy babcia umarła, i wyciągnęła puzon. Tylko 5 lat. Wyciągnęła puzon, zaczęła grać. Też nie byłem pewny, czy to ona. Śpiewała mi 100 lat, powoli zbliżając się do mojego ucha. Pełzła. Szepnęła, chodź do mnie, nie Zwróćmy. Bój się. Nie mogłem tego znieść i krzyknąłem tak głośno, jak tylko Don't mogłem, you worry. Budząc swoich rodziców. Opowiedziałem im o tym, co się wydarzyło. Nie uwierzyli, standardowo. To, co powiedziała mi mama, do dziś sprawia, że przechodzą mnie ciarki. Ćwiartki! To wcale nie była twoja babcia. Ona zawsze chroniła cię podczas twoich urodzin, ponieważ masz urodziny śmierci. Duchy, zwłaszcza te złe, lgną do ciebie i z łatwością mogą przejąć twoje ciało, jeśli im na to pozwolisz. Nawet pająki? Do dziś nie wiem, czy to tylko przesąd, ale od tamtej pory nigdy nie zostaję w swoje urodziny sam. Aaaa! Tak jak mówisz, no jak Mary Jane zwariuje, to już nie można jej powstrzymać. Wyciągaj puzon, graj coś ciekawego. Dobra, tyle. No i co, moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej strasznych tutorii na kanale, wiecie, co robić, zostawiacie łapeczkę w górę, piszcie wszystkie hashtagi z tego odcinka, napiszcie swój ulubiony moment oraz swoje imię pod spodem i w następnym odcinku powiem imię kolejnych osób. Tyle, trzymajcie się, piszcie z kiłki. Na razie! I odcinki wtorek, czwartek o godzinie 15 i w weekendy o 10. A po maju zobaczymy. Nara, łokieć, szykuj łokieć, mordo.